Witam, witam w nowym odcinku Zagrajmy w AI. W dzisiejszym odcinku zabierzemy się za kolejną misję fabularną. Zanim jednak się za nią zabierzemy, kupię pewien implant, a także rozejrzę się jeszcze po bazie AI. Ogólnie pogadając z paroma NPC-ami, powinno parę, przynajmniej jedna wesoła konwersacja wskoczyć. W międzyczasie tak zwanym udało mi się całe dwie misje losowe wykonać. Jedną misję dobre pół godziny biegałem po całej mapie, szukając złośliwie ukrytych sond komunikacyjnych, ale jakoś się powiodło i nawet nie straciłem regeneracji. Zaraz mamy zwiedzać bazę, więc od razu zrzucę wszystko z siebie. I wrzucę cokolwiek. Okej. Tak. Żeby ładnie, szybko wszystko zwiedzać. Aha, ono objaśnia misje poboczne. Na czym one działają. Przy okazji sprawdziłem, co to jest Wurster i to jest po prostu ta wstępna faza misji w Nowym Edenie. Zaczynam ją z zupełnie innego miejsca, więc nigdy tak naprawdę nie załapałem, że to jedna i ta sama mapa. Ale tak to jest. Juan. Kłan, on nas z jakiegoś powodu nie lubi. Powód ten być może się wyjaśni później. Chyba w pierwotnej wersji on ma ten dialog Moron face as party mask. Dobra, w każdym razie tak. Kupujemy ten nieszczęsny implant Fire Control. Ok. Zaraz go zademonstruję na strzelnicy. Tylko go podepnę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. To powinno być to. Okej. Okay. Jeśli to jest to, co myślę, to... Tak, pełniejszy tryb automatyczny. I... A to jest chyba jeszcze nie całkiem to, co myślałem. Być może muszę dopiero odblokować tą psi-technikę. Czy psi, czy implant. A właśnie, gościa psioniki odwiedzimy, a także zobaczę się upewnić, jakie statystyki potrzebuję na S6000. Tak, to jeszcze nie jest to. Jest jeszcze jakaś inna. Biegnę do gościa, z nim pogadam. Przejrzę po raz kolejny. Ale skoro to nie jest to, to przypuszczam, że dopiero musimy odkryć właściwe. A skoro tak, to za gdzieś tutaj miałem.
Aha, w najniższym koszcie, tak, dobra, niech leci tutaj sobie badanie. Dobra, no to to zostawiamy. Jeszcze szybki kurs do zbrojowni i do gościa sprzedającego psionikę. Tak bez powodu, mam za niską statystykę psik, żeby cokolwiek robić w tej kwestii. A co tam masz? Transmutacja. To byłaby dobra umiejętność do posiadania, gdybym nie posiadał tak niskiej statystyki. Ok, co potrzebuję? Nagiwerkę zwaną S6040, zwinności i 54 celności zawsze. Chyba już spełnią te warunki. Aha, jeszcze dwa punkty w zwinność muszę wsadzić. Po następnej misji tego dokonam spokojnie. Dobra, mając to wykonane, lecę do Rimanaha. Ok. Ok, według według danych wydobytych na ostatniej misji Gianowie pilnie śledzą działania korporacji Vindico. Oni z dawna byli sojuszami Secreta Secretorum, ale co? Prawdopodobnie ta korporacja coś odkryła na Marsie i cokolwiek to nie znaleźli, przetransferowali to do fabryki na Sulaco. Sulaco. Możecie sobie sprawdzić, co to jest Sulaco. Nawiązanie do czego. Okej. Co to mogłoby być? Nie wiadomo kompletnie i to jest problem. Wysyłają mnie do planety Sulaco. I mamy tam podkrywać tajemnicę. Ok. Jest. Idziemy tam. Tam się shit tak zwany reelowy dzieje. Przede wszystkim jest jedna misja odpierania naprawdę gęstej ilości wrogów. Chronienia jednocześnie gościa niezbyt bystrego, prawdę mówiąc. Ok. Ze względu na specyfikę misji tym razem sobie będę biegał znowu z Sulfatum. Dutch. Dutch się pojawił w kompletnie pierwszej misji, jaką graliśmy, był pierwszą postacią, jaką napotkaliśmy. Jak widać, teraz nosi ciężki pancerz i nadal żyje. Dobra. Paru gości z sekreta. Ta mapa też jest w miarę spora. Przede wszystkim tutaj może się parę niewesołych rzeczy wydarzyć. Jest przynajmniej ponownie w tej misji na 100% jest ukryte minimum jedna, chyba nawet kilka gadających stworów Metastromonic. Pancerz dam. Ciężki dam. Ta misja wymaga ciężkiego pancerza chyba jednak. Okej. Okay. Dobra, niedobra, przeciążenie.
Raz, dwa, trzy, cztery, siedem magazynków, 3500 naboi. Czy to starczy? Dobra, będzie musiało starczyć. Albo dam średni pancerz. Z drugiej strony. Dam ciężki, nawet jeśli będę pilnie tutaj wracał. Dreamer. Śniący. No właśnie, on tutaj mówi, że przecież podobno mentor nasz umarł na misji na Steamalist 13 jakiś czas temu. Ale skoro mówimy, że żyje, to widać się myli. W tej misji rzeczywistość tak jakby trochę się rozpada pomału. Okej. Okay. Tutaj się będzie działo, tak jak mówiłem, Dutch to potwierdza. Okej. Okay. Zeta Reticuli. Kolejne nawiązanie. Fabryka Windico. Windico mogli tutaj coś przywieźć, tylko że 5 dni temu straciliśmy kontakt z całym kompleksem. Rimana tutaj podesłał w oddział, żeby zobaczyli, co się dzieje, ale oni też przerwali kontakt z jakiegoś powodu. Co prawda, jakaś tutaj wielka burza blokuje działanie systemów komunikacyjnych, więc może ten oddział po prostu ma takie same kłopoty jak my. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Nie wiemy, co tutaj tak naprawdę jest. No okej, okay, możemy tutaj się spodziewać federacji, bo prawdopodobnie federacja po prostu odkryła, że Winiko nam też broń sprzedaje. Okej. Okay. Ponadto Dutch mówi, że Rimana tak naprawdę wiedział od razu o tym, że Windyko coś znalazło na Marsie. Nie tak jak nam Rimana powiedział, że z tych danych, które wydobyliśmy, tak wynika. Bo jednak żadnych szczegółów nie znamy. Okej. Okay. Co robimy? Nasz system komunikacyjny dalekiego zasięgu jednak nie działa. Mamy też wielką bombę sporej mocy, którą możemy zniszczyć cały kompleks, a wraz z nim wszelkie dowody kontaktów między Windico a AI. Są jednak dwa problemy. Po pierwsze, nas jest trochę mało na tą misję, ale jakoś sobie poradzimy. Gorzej jest, że baza ma automatyczny system obronny. Wieżyczki są wszędzie, są ustawione na atak nas, więc trzeba uważać. Okej. Okay. Musimy znaleźć przyczynę urwanego kontaktu, znaleźć naszych ludzi i także może znaleźć ten marsjański artefakt, jakikolwiek by on nie był. Zanim opuścimy miejsce, musimy podsadzić. Tam się dzieje. Zanim w prawym górnym rogu zobaczcie sobie, cofnijcie kawałek, jeśli nie dojrzeliście.
musimy zobaczyć też, co z tym artefaktem jest. No i zanim opuścimy miejsce, podsadzić ładunki wybuchowe i nawiać. Pierwsze zadanie: otworzyć drzwi. Spróbować przyciskiem, jak nie zadziała, schakować. Mamy też sprzęt naprawy komunikacji. Dobra. No to idziemy. Nie ma co dłużej zwlekać. Klima jest nieprzyjemna. Niewesoło się będzie działo. No to myśliłem się, dzięki. Zwierzyczki nie ma co próbować hakować, jak widać są jednak ode mnie trochę twardsze. Ale drzwi jakoś sobie poradzimy. Jeden atak. No, udało się. Możemy wejść. To nie będzie zbyt miłe. Może jednak Berkillera wyjmę. Z drugiej strony będzie gęsto później. Jakby to zorganizować? Dobra, przesiądę się na Berkillera i katanę. Może tak będzie odrobinę skuteczniej. Albo nie, dobra, już mam to, niech będzie to. Ok, udało się nawiązać kontakt z bazą, tylko co? Ok, logi. Też mi się nie podoba, co robić. Ok, tutaj jest tak, pod ziemią jest jakiś reaktor zmontowany. Aha, jakaś przesyłka z Marsa została odesłana z powrotem do Marsa. W tunelach coś się zdarzyło, nie wiadomo co dokładnie, ale nastąpiło ponowne trzęsienie ziemi. To było takie dziwne ziemi, może nie było zbyt mocne, można było je czuć nawet w przetwarzaczu atmosfery wysoko, wysoko. Tak napisali. Kolejne trzęsienie ziemi. Odcięto dolne poziomy z jakiegoś powodu. Pracownicy mają jakieś problemy psychologiczne.
Okej, coś zaatakowało, coś dziwnego. Okej. A tu nagle wiadomość. Przepraszam, upiłem się, wszystko działa. To była tylko pomyłka, wszystko w porządku, nie sprawdzajcie. Problem w tym, że wszelkie konstrukcje broni zostały zatrzymane. Co tu się dzieje? Zobaczymy. Ok, teraz naszym celem jest rozwalenie wszystkich wieżyczek. To nie, to wybiorę Bellkillera z kataną, bo to będzie szybciej. W takim razie. Najwyżej w Indyku, później wyjmę się, nie zapomnę. Damokles jest prawidłową odpowiedzią w każdej sytuacji. No ile prościej. System obronny. Ciekawy czy... Nie, raczej mu rady nie dam. Nie będę próbował. Nikogo tu nie ma. Okej, Dutch chce, żebyśmy do niego wrócili. Ja jeszcze tutaj jednak rozejrzę się na chwilę, czy już teraz będę mógł w to miejsce pewno zajrzeć, czy to jednak będzie później odblokowane. Fajnie, dostałem poziom. Skrabal. O, własność high. Gdzie jest drużyna? Brak informacji, zabici i zaginieni. Skany dźwiękowe mogą wskazywać, że ci zagubieni są na podpoziomie minus 2. Co tam jeszcze? Sytuacja. Okej, wielu członków drużyny martwych z pozostałymi kontakt utracony. Mogą być na poziomie minus 2.
Nieznana siła wroga, pozycja nieznana. Urządzenia kompleksu uszkodzone. Drona też uszkodzona. Ok. Czyli coś tu się dzieje. Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył. Wracamy do ducza. Skoro wracamy do ducza, to ja też się z powrotem przepakuję na ciężki karabin. Znaczy na sulfatum. Wódz nagle przestaje być sztywny. Haha. Na poważnie jednak Rimanaha intrygują wpisy, jakie znaleźliśmy o tym transporcie, który poszedł do Marsa. O Rimanach nie miał o tym informacji. Może ktoś zdecydował, żeby odesłać ten artefakt, za którym tutaj przyjechaliśmy, z powrotem na Marsa. To będzie misja. Okej. Okay. Czyli z zapisków też wynika, że to wcale nie Federacja to zaatakowała. Coś tu innego się dzieje. Coś pod ziemią. Ale jeśli wszyscy zginęli, to gdzie są zwłoki? Ok, dusz tutaj mówi, że Juan jakoś nie mógł niestety wesprzeć na tej misji. A przecież Juan nas strasznie nie lubi z jakiegoś powodu. Okej, okay, tutaj i tak to nie żadnego wpływu specjalnie ma, bo nic nie pamiętamy. Okej, okay, spróbujemy dostać więcej informacji z centralnego komputera. Dutch biegnie z nami. Ale podryguje, dziękuję. O, badania zakończyliśmy. Co tu możemy teraz badać? Bo ten artefakt medyczny, dajmy na to. Okej. Okay. Okej, okay, Dusz nie może zhakować, więc musimy ustawić odpowiednie anteny komunikacyjne, tak żeby specjaliści hakerzy w bazie AI mogli tego dokonać.
konsola jest daleko w tamtą stronę. I jeśli się nie mylę, tam znajdziemy coś. Minus ciężkiego pancerza jest taki, że postać jest naprawdę powolna. Okej, tu jest konsola, jednak popatrzę jeszcze z tej i z tamtej strony. Ba. Okej, więc nie trzeba przekierować energię. Czyli musimy zejść tutaj. Czyjś posiłek. Coś tu jeszcze jest w pobliżu. Zobaczmy, czy to tu coś tutaj jest. Plusem. Bez jakiejś specjalnej zobowiązań jeszcze obejdę, szukając tego, o czym cały czas wspominam. Czy może to było gdzieś indziej, gdzieś później. Ja się okaże, że zaraz będę musiał tutaj z misją biec. I niepotrzebnie tak szybko wybiegałem. A właśnie. Cynikle, ale nie są agresywne. Serenity, Felicity, Harmony. No, okej, chcą nam coś opowiedzieć, dobra. Niech opowiedzą. O kimś, kogo nie można nazwać już więcej.
Okej, okay, tutaj jest historia kogoś, kto opracował technologię hipnozy, a także spotkał wilka i się zmienił. Kto zabił Shinji'ego według zapiskach w siedzibie AI? U bezimienny znalazł dziwny artefakt. Jednak nie potrafił go użyć. Nekrocybermancja. Ja się już zgubiłem, ale to chyba taki efekt miał być. Historia o duchu wilka, który podróżował między wymiarami. Znalezione istoty wskazywał na sen niekończący się. Nie całkiem żywi, nie całkiem martwi. Wilk spotkał kogoś bezimiennego. Ich moce były podobne, stoczyli walkę. Jaki był jej wynik? Nie wiadomo. Jakie to ma powiązanie z tym, co się tutaj dzieje? To może już nie takie ważne, po prostu Radioactive Power. I z powrotem do konsoli. Tutaj wyjście z tych podziemi zawsze mi pewne kłopoty sprawia. Zobaczymy, czy jakoś będę mógł podejść, czy będę musiał coś kombinować. Żadnych celów do skakowania nie ma w pobliżu. Mam nadzieję, że dzisiaj jest po prostu drabinka. A, jest tutaj.
Okej, zaraz kontakt zostanie nawiązany, ja wracam do ducza już. Pomału, pomału. I co? Ok, ma dostęp. Przeszukuje pliki. Ma blokadę na systemie. Czegoś próbują, coś próbują przed nami ukryć. Ok, Windigo, po odkryciu artefaktu z Marsa zdecydowałeś się tutaj kopać. Pod ziemią coś znaleźli, coś niebezpiecznego. Zanim jednak Dutch mógł dojść, o co to jest, co znaleźli, został wykopany z systemu. Ok, ktoś nas nachodzi. Bardzo dużo peregrin. Bardzo. Ta część misji chyba wynagradza lekko brak akcji dotychczasowych. W takim stanie jest być. Żeby jeszcze tak ciemno nie było.
Okej. To jeszcze nie koniec, nie, to jeszcze nie koniec. Chyba. Okej, wyleczyliśmy go trochę. To już przeładuję. I że ze mną nie, muszę przy nim być. Czenek pójdzie za mną. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda ducha ocalić. Na szczęście peregriny są, czy perikum, czy jak one się tam nazywają, są dość delikatne. Mają mocny atak do skoku, ale nawet mój słabe psi odepchnięcie zrobi z nich rzeź. Zdecydowanie wynagradza dotychczasowy brak akcji. O, fuk! Nie spodziewałem się go już teraz. Gdzie jest Ducz? Zabił Ducza? Nie, przeżył, dobra. Okej, nadchodzą kolejne fale wrogów, to pewnie był tylko straż przednia. Rimana twierdzi, że to co znaleźli jest powiązane z artefaktem. Lepiej się wydostańmy stąd. Trochę amunicji wystrzelałem, więc mogę szybciej biec.
No to będzie chyba koniec misji wreszcie. Albo jeszcze będę musiał podsadzić ładunek wybuchowy. Okej, dobra, i co teraz? Ok, czyli z powrotem pakujemy się do środka, musimy wsadzić blokady sygnału w Indigo i musimy włączyć generator, żeby ponownie dostać się do plików znajdujących się na serwerze. Skoro teraz nie muszę ciągłym ogniem pilnować ducza, mogę spokojnie lekki pistolet wyciągnąć. Lekki. Względnie lekki. Co? Dobra. Ciebie też wyleczę. Badania już zostały zakończone. Medical Artifact 5% do pierwszej pomocy, dostaliśmy 5 punktów. Dobra, idziemy. Metoda treningowa bez tera nie mamy, na to nie mamy kasy. Koagulant nie mamy kasy, zwłoki karnofaga możemy opracować. Więc jedzie. Bez pilnej potrzeby. O, synikla. Nie tak, z którą gadaliśmy, jakaś inna. Tutaj jest jeden, to jest pod ziemią, to też jest pod ziemią. Tu nie jest pod ziemią, z tej strony podejdziemy. Do widzenia. Dlaczego Damokles jest dobry? Demonstracja. Całą drogą nie pamiętam, jak się nazywał ten gościu z motkami, którego rozwaliłem. I tak sobie przypominam, wydawało mi się, że powinno być ich trochę więcej, ale nie narzekam. Nie narzekam, oj nie. Dobra, jeden jest pusty. Dobrze, że mam ciężki pancerz na sobie. Powiedzmy, że jest ich tutaj trochę dużo. Shit. Teraz tak, chyba jakoś tędy.
Dobra, zregenerowało. Shit. No tym granatem to mnie nieźle urządziła. Zaraz dobrnę tutaj do kolejnego jamera. Uciekam stąd. Czy tędy podejdę? Tak. Oj, bo zaraz tracę jednego regeneratora. Tak wszystkich trochę za dużo. Misja trwa już 2900 sekund, więc no ładną chwilę. No, pier. Generator aktywny, zostało jeszcze parę tych do postawienia. Shit. No, cokolwiek by to nie było, zabiłem to. Tędy? Chyba tędy. Nie, nie tędy. A tędy? Chyba też nie. Ale tutaj mogę w dół skoczyć. I to chyba jest ta droga, którą mam wziąć. Kolejne, dobra. Dlatego właśnie będę nosił kombos Bear Killer i S6000, bo jak jest duża fala wrogów, to Bear Killer po prostu się nie wyrabia. A z drugiej strony, jeśli trzeba jakąś wieżyczkę zesnajpować, to jest to po prostu nieoceniona. Niech się mi repeczka zregeneruje. Okej. Teraz postaram się stąd wyjść. Znowu pogadać z Duchem muszę. Mam nadzieję, że już niedużo tej misji zostało.
Cynikla, fajnie. Kolejna synkla. Hehe. Właśnie nigdy nie udało mi się znaleźć zwłok ekipy. Możliwe, że te skany teoretycznie pozycji drużyny to były tak naprawdę te trzy synikle, z którymi pogadałem. Okej, co nam powiesz ciekawego? Okej, stąd lecimy na Marsa. No dobra, po raz kolejny tam wchodzimy. Musimy tam bombę podłożyć. Może jednak z powrotem wyciągnę z sulfatu. Widać, że tutaj się nic nie sprawdza. No dobra, idziemy. Po raz ostatni do środka. Misja już naprawdę się ciągnie strasznie. Idziemy do windy, jak windą nie da rady, to jest tam jakiś też tunel prowadzący z grubsza w to samo miejsce. No. Doom to nie jest, ale frajda z sulfatu nadal spora. Aha, to jest dobra, to już wiem, która to jest pomieszczenie. To jest to, w którym mnie prawie nie zarżnęli. Tutaj gdzieś są wyżyczki, się. No już, kino. Płatność się sama sprzedała. I co teraz? Że ja to aktywuję. Spindzielaj. Tutaj jest przycisk jakiś. Okej. Okay.
Zjeżdżamy w dół. Minus jeden. Aha, na minus dwa była ta ekipa. Teoretycznie. Niech się strzykawka zregeneruje. Okej, okay, pod poziom minus 2. Jesteśmy na miejscu. Idziemy podstawić tą cholerną bombę. A pan ktoś przeżył. Temu odbiło. Dobra, gościowi metastreumu nie wlazło do głowy, przynajmniej tak nasz twierdzi. A może wytrzeźwiał, kto wie. Idę tą bombę podstawić. Tę bombę. Aha, to są pozostali z AI, którym już ewidentnie odbiło. Mi to rybka. Bombę podsadzam i uciekam stąd. Tutaj jest jeszcze sporo lokacji. Przypuszczalnie w misjach losowych da radę więcej tego zwiedzić, mnie jednak to nie interesuje. Żeby ta latarka jeszcze nie była taka kijowa, to w ogóle. Czy mogę aktywować windę, ale w drugą stronę? Jest.
Kto tu próbował mi ostrzeić? Jakiś żołnierz Federacji? O, dostałem poziom jeszcze. O nie, 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 nie stoimy w drodze. Kiver. Zmiana planów. Ja mam iść na Marsa. Tak. A Du, czy chce coś sprawdzić w kwestii mentora? Coś przepadł kontakt z naszym mentorem. Okej. Okay. Dobra, tym razem nie byliśmy w Federacji, tylko po prostu na Marsa poszliśmy. W tym miejscu zakończę grę, z tym, że zanim cokolwiek zrobię, to chyba jeszcze wskoczę, ale to już poza nagraniem raczej, do bazy Federacji i kupię teraz 6000 nieszczęsne. Tutaj tak. Tutaj taka, co bogato. I tak. Ok, do zobaczenia w przyszłym odcinku.